Na rysunku mamy okrąg w układzie współrzędnych. Okrąg ma środek w punkcie o współrzędnych A i B i promień R. No i naszym celem teraz jest napisanie równania okręgu, czyli równania, które spełniają punkty współrzędne wszystkich punktów, które leżą na tym okręgu. No i teraz musimy sobie przypomnieć, co to jest okrąg. Otóż okrąg tworzą wszystkie punkty, których odległość od środka wynosi dokładnie R. A tutaj punkt odległy jest od środka R, ten punkt jest odległy od środka R, ten punkt też jest odległy od środka R. No i spróbujmy teraz ten warunek, który mówi, że odległość punktu jest od środka jest równa R, no zapisać przy pomocy równania. Czyli weźmy, powiedzmy, że ten punkt ma współrzędne x, y. No tutaj narysowaliśmy ten punkt, moglibyśmy wziąć dowolny punkt na okręgu i spróbujmy teraz napisać za pomocą równania właśnie ten warunek, że odległość punktu xy od punktu o współrzędnych a i b jest dokładnie równa r. No i do tego nam pomoże twierdzenie Pitagorasa, mianowicie jeżeli narysujemy sobie tutaj, prawda? Tu jest x, tu jest y. No to tutaj powstał nam trójkąt prostokątny. No i twierdzenie Pitagorasa mówi, że, prawda, suma kwadratów przy prostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli r. No dobrze, to jakie są teraz długości przy prostokątnych tego trójkąta? Popatrzmy na tę. Na tę przyprostokątną, pionową, no to co? Ten odcinek, no to jest taki sam odcinek jak tutaj, czyli on ma długość y minus b. Czyli długość jednej z przyprostokątnych jest y minus b. No, tu jest druga przyprostokątna. No, ona ma teraz długość x, prawda, minus a. No i twierdzenie Pitagorasa mówi, że suma kwadratów przy prostokątnych, czyli y minus b do kwadratu plus x minus a do kwadratu, no jest równe kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli r kwadrat. No i to jest właśnie równanie okręgu. Wszystkie punkty, które leżą na okręgu, spełniają ich współrzędne, spełniają to równanie. No, ktoś mógłby powiedzieć, czy no dobrze, czy na pewno, bo tak wybraliśmy ten punkt tutaj. Powiedzmy, że wybralibyśmy punkt tu. Na przykład to byłby nasz punkt xy. Jak teraz wyglądałoby to równanie? Znowuż, prawda? Czyli tak. Tu byłby teraz promień. Tu byłby r. No i teraz nasz trójkąt prostokątny powstałby tutaj. To byłby nasz trójkąt prostokątny. No i tym razem jego przyprostokątne jakie by były? No tutaj długość tej przyprostokątnej x. No jaka jest jej długość? No to jest a minus x. Długość drugiej przyprostokątnej jest b minus y. No i suma kwadratów to jest r kwadrat. No dobrze, ale to jest to samo równanie, dlatego że a minus x do kwadratu to jest to samo co x minus a do kwadratu. No i podobnie tutaj b minus y to jest y minus b do kwadratu równe r kwadrat. Czyli to jest właśnie równanie okręgu o środku w punkcie o współrzędnych a i b i promieniu r. Wszystkie punkty na okręgu spełniają to równanie i na odwrót, jeżeli jakiś punkt spełnia to równanie, to leży na okręgu. No i to równanie właśnie mówi, że odległość punktu o współrzędnych x, y, a dokładnie kwadrat tej odległości punktu o współrzędnych x, y od punktu o współrzędnych a i b od środka jest równy r kwadrat. No powiedzmy, jeżeli środek ma mieć punkt 3 i minus 2 i r jest równe
czyli powiedzmy środek jest taki, a R jest równe 7. No, jak wygląda równanie takiego okręgu? No tak, x minus współrzędna x środka, czyli x minus 3 do kwadratu, plus y minus minus 2 do kwadratu, to jest promień do kwadratu, czyli 49. No, y minus minus 2 to jest to samo, co y plus 2, czyli to jest y plus 2 do kwadratu. No, jeżeli tak by się zdarzyło, że środek leży w punkcie 0, 0, to równanie takiego okręgu jest po prostu x kwadrat minus y plus y kwadrat równe r kwadrat. To jest równanie okręgu o środku w punkcie 0, 0 i promieniu r.